i świetna współpraca. Witam, Pieczaretto. A oto 12 uczestników naszej gry. Są oni podzieleni na 3 drużyny po 4 graczy. Tipo nie działa. Jak to? Zaczęły się donaty czy coś? Co nie działa? Czekaj. Nie interesuje mnie nic, tylko jak to płaci. Jestem Żydem, więc się chcę kurwa. W każdej drużyny są tak dobrane, aby poszczególni członkowie uzupełniali się wiedzą. Każdy jest dobry z innej dziedziny. Poznajmy naszych dzisiejszych graczy. Porogierek do grania. To Grażyna Kmita, urzędniczka z Polkowic. Error A, to może Bułgier za chwilę. Marcin Maciejewicz, inżynier mechanik z Polkowic. Jerzy Maciejewicz, zaopatrzeniowiec. To stary z synem. I Halina Kosut, ekonomistka z Lubina. Zieloni to Przemysław Kwiater, muzealnik ze Szklarskiej Poręby. Jacek Grabowski, przedsiębiorca Pagołota. Zielonej Góry. Kapitan drużyny Wojciech. Będzie hity na jaja wsadził. I Konrad Teodorowski, ekonomista z Częstochowy. Żółci to, że się chce kurwa wzbogacić. Działa. Tequila podkreślenie snack dał na Golibordę 5 zł. Działa. Halo, działa? Jebać fanów Star Wars. Bosz Kopaniarz, prawnik z Wrocławia. Kapitan drużyny Marek Skiba, policjant z Jeleniej Góry. Tomasz Ty nawet Skiba, ręką mnie pomachał. Ty nawet Gasta, ręką mnie pomachał. No. Drużyny niebieska, zielona i żółta zmierzą się ze sobą w pierwszym etapie gry. Będą walczyły o wejście do finału. Finał z kolei to pojedynek zwycięskiej drużyny z pierwszego etapu z drużyną mistrzów. Ty rzeczywiście bez kobiety żadnej. Co się stało? Ryzek, mam ten? Tomasz? Dariusz Dyda, Jerzy Miklasiński, Jakub Grudzień, Bartłomiej Rzepa. Dobry wieczór. Witam. 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 Panowie, po dwóch programach macie doskonały wynik, 33 tysiące złotych. Dzisiaj będzie szansa na kolejną wygraną. Czy panowie jesteście kolegami, czy też dobraliście się tutaj dopiero przed grą? Znaczy my się znamy od dawna w zasadzie. Kuba to jest mój przyszły szwagier. Nie interesuje mnie nic, tylko jak to dziadek płaci. Tak w ogóle to mam ochotę pierdolnąć tym DS3 i dokończyć po Eldenie Ad. Nie, no Macha, zostały dał na Golibordę 10 złotych, już graj. Macho, bo później już się wrócisz. Ja sam po sobie wiem, że jakbym teraz rzucił RL1, to już się wrócę do DLC. Więc lepiej graj. Dzięki za dyszkę. Już git? Dziękuję. Ale dzisiaj jeden odcinek od razu zaznaczam, bo późno. Jakbyś chciał wysłać porypanego do Nate'a. Witamy w grze. Nasi mistrzowie zmierzą się z drużyną, która wygra pierwszy etap. Jeżeli mistrzowie wygrają, to po raz trzeci będziemy gościć ich w loży mistrzów w następnym programie. Tak, a jeżeli im się nie uda, wtedy ustąpią miejsca w swojej loży nowej drużynie. Zapraszam do pierwszego etapu gry. Ile odcinek? Nie ile, nie ma ceny. To nie jest to niebiescy, legalne. Zieloni i żółci otrzymują po 5000 zł. A ja za chwilę wylosuję pierwszą kategorię. Kiedy to zrobię, przystąpimy do licytacji. Ta drużyna, która wygrywa licytację, odpowiada na pytanie. I jeżeli odpowiada prawidłowo, wtedy otrzymuje pieniądze za to pytanie. Jeżeli się myli, pieniądze przechodzą do puli następnego pytania. Jest 6 pytań w pierwszym etapie i ta drużyna przejdzie do finału, panowie, która po 6 pytaniu i będzie miała więcej pieniędzy. Odcinek. Losuję oglądamy pierwszą kategorię. Każdy się uspokaja. Losowanie. Historia Polski. No chodź, dlatego się nie daje w dyskusję, tak? Rozpoczynam licytację, biorę po 200 zł od każdej drużyny i słucham państwa. Rzuci 300. Niebiescy 400. Historia Polski o 7. Zieloni 500. Rzuci 600. Niebiescy 700. Zieloni 1000. Rzuci 1200. Niebiescy 1300 po raz drugi. Rzuci 1400. Niebiescy 1500. Mam 2000. Rzuci 2200. Ile? 2200.
Ty, ostro, dawno nie było ostro pierwszego. Chyba do wabanku lecą. Waban? No, gratulacje tutaj dla pana Marka za świetną licytację. Jeżeli się uda, będą mieli ogromną przewagę, aż 11 300 zł. I do domu idziesz. Jeżeli się nie uda, odejdą z gry. Ale tu wiadomo było, że któraś drużyna zagra wabank, bo licytacja poszła bardzo wysoko. Także nie było wyjścia, była tylko wojna psychologiczna. Kto pierwszy powie wabank? Tak, zjebisz maraton. W której dzielnicy Warszawy bohatersko bronił generał Józef Sowiński w 1831 roku? Ej! Co? Wyznaczam do odpowiedzi kolegę Roberta. Prawdopodobnie to były okopy woli. Jaka będzie panów odpowiedź? O Boże, odpowiedź? Chyba dead. Wola. Tak jest! O. Ej, może dlatego wola się nazywa wola, bo chłop żelazną wolę ma i broni, rel. 11 300 zł wędruje na konto żółtych. Za nimi zieloni mają 2000 i niebiescy 1700 zł. To była dopiero pierwsza kategoria w naszej grze. Kolejną wylosuje po przerwie reklamowej. Tak mi nauczył mówić jak odzianka. Jestem Żydem. Nie. Żółci dał na Golibordę 30 zł za liścika, co nie zbawi Bożego chcieliśmy, ale rozumiemy, dla dziadka chociaż na tacę. Dziękuję, na tacę dałeś chociaż, dobrze, dobrze. Będzie na nowy dach. Rukaszu na woli? Wszystkich państwa po drugiej stronie. Trwa pierwszy etap awantury o kasę. Prowadzą żółci 11 300, zieloni mają 2000, a niebiescy 1700 zł. Ja mam jeszcze 5 pytań do końca tego etapu. Losuję kolejną kategorię. Kurde, ciężkie pytanie to było. Chyba, znaczy... Ciężkie, no. Warszawiacy powinni wiedzieć, tak? Ja z Łodzi wszystko wiedział. Ze świata. Na pewno. Rozpoczynam licytację, biorę po 200 zł od każdej drużyny. Wiedziałbym, tak? Wiedziałbym. Niebiescy 300. 400 zieloni. Ciekawe, czy żółci będą stać do 15K. Warto, nie? Zieloni 800. Niebiescy babank. Szybko, ale w sumie ma mało, no to podwoił właśnie swoje pieniądze, to powie. Pana Marcina. Źle nie jest. Jest szansa na nawiązanie walki z żółtymi o zwycięstwo w pierwszym etapie. Przypomnę kategorię rozmaitości ze świata. Bernardyn? Nie. Do której rasy należy ten 10-miesięczny szczep? Cane Corso, moja odpowiedź. Jak trafię, to... Ez. Szczeniak. Ty jest owczarek? No, na pewno. Owczarek podhalański? Się wydaje. Bernardy? Mówi Beethoven. Kaukaski. Nie wiem. Nie wiem, mówiłem... Aluj, jest dobrze. Śliczny przede wszystkim. Piękny. Owczarek. No trudno, ja naprawdę nie. Odpowiadam. Jaki jest owczarek? To owczarek. Owczarek podhalański. O! Kto wie? Bernardyn. Żółci, proszę. Żółci oczywiście, Bernardyn. Nie. Oczywiście źle. Ten szczeniak to jest owczarek środkowoazjatycki. O kurde. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy panu. Owczarek środkowoazjatycki. 3000 zł przechodzi ty, do puli. Oni dead? Następnego pytania. A. I niestety, niebiescy zagrali wabank i w ten sposób musimy ich pożegnać. Bardzo sympatyczna drużyna, ale niestety gra się dla was kończy. Dziękujemy bardzo. Owczarek środkowoazjatycki. A na co im tam duże psy takie? Był odpowiedź.
Dobra, tequila, masz perma. Mamy dwie drużyny w grze, prowadzą żółci mając 10800 zł, zieloni mają 1200 zł, ale jeszcze nic nie jest przesądzone, no, ponieważ do puli następnego pytania przechodzi 3000 zł, a mamy jeszcze 4 pytania do końca tego etapu. Kategoria. Co ty piszesz, zmęczony? Rozpoczynam licytację, biorę po 200 zł od każdej drużyny. Babank? Zieloni babank, zieloni babank, strzelam! Zamiast ich zablokować, mieć ile? Prawie 15k. Spodziewałem się, że po słowach słucham panów, każdy krzyknie jak najszybciej. Na przykład żółci będą chcieli wtedy zablokować zielonych, a zieloni i pisz, chyba to mówi tylko po to, żeby powiedzieć im, że mają taką opcję. Po, nawet po przerwie zdążył krzyknąć wabank. Dlaczego tak się stało, panie Marku? Chcieliśmy pograć. Stwierdziliśmy, że przedłużymy program. Żartując oczywiście. Rozumiem, żeby dłużej pograć. Słabo się czuliśmy w tym momencie. Ja rozumiem, ale proszę zobaczyć, że jeżeli zieloni odpowiedzą prawidłowo, no to będą mieli... No, trochę mniej niż połowę tego, co macie, a jeszcze będą trzy pytania potem do końca gry, czyli nawet ruch będą kasu, mogli no wygrać. Natomiast, jeżeli im się nie uda, Maksym, to wy za ale on nie nagrywał już teorii spiskowych, sadwia. Oglądaliśmy każdy odcinek. Wynosi promień koła, jeżeli długość jego obwodu jest równa 10 pi. Czaj, obwód to był pi r kwadrat, czy to pole? Co to pi? No liczba pi. Pi razy drzwi. 2 pi r obwód. A! Rzeczywiście. A pi r kwadrat to było pole? Koło? Obwód? Przepraszam. Ma pan na monitorze pytanie. Aha. Przepraszam. Pierwsza wiadomość taka. A bo ty chciałeś napisać żart z pi. A ja myślałem, że ty do mnie możemy mówisz. Możemy odpowiadać. Konrad będzie odpowiadał. Nie proszę, mogę. Panie Konradzie. 5. Przepraszam cię, widzę. Co jest 5? No. Wróć do szkoły? Tak, tak. 5. No 5 chyba. Żółci żałują? Czy żałujemy? Nie liczyliśmy, żeby się nie zdradzać. Zobaczymy. Tak jest! 5! A więc dzięki temu, że pan Wojciech kupił dosyć tanio całą pulę, w której było 3000 zł. I dzięki temu oczywiście, że dobrze panowie odpowiedzieli, na konto waszej drużyny przechodzi 4400 zł. W tym momencie żółci mają 10600 i szanse mają zieloni nawet na zwycięstwo w pierwszym etapie. Oczywiście wszystko zależy od licytacji i od wiedzy. Losuję. 3 do końca tego etapu. Kurde, żółci strasznie spieprzyli, że nie zablokowali. Mieliby prawie 15k i teraz już mogliby już nawet nie grać do końca. Kategoria biologia. Rozpoczynam licytację, biorę po 200 zł od każdej drużyny i jakie są panów propozycje? Takie wabank, gołota. Żółci 300. Zieloni 500. 500 zieloni. Żółci 600. 600. 600 po raz drugi, 600 po raz. Zieloni 700. 700 ma. Ciao wabank. Żółci 3700. 3700 po raz pierwszy. 3700 po raz drugi. I 3700. No graj! Po raz 4400. Trzeci. Ja pierdzielę, jeszcze Ibisz mu daje taką okazję, a ten frajerski śmieć nie może krzyknąć. Ja pierdzielę, co za pecisko pieprzone. Mogłem, ty w dupę ci kurczę. Jeszcze będziemy mieli więcej. Pomylił się pan, prawda, panie Marku? Dokładnie. Ale w sumie nie na złe wyszło. GTA. Oby. Bo oczywiście chciał pan zablokować zielonych. Tak jest. Pomylił się pan tutaj o
liczeniu. 700 zł, bo musiałby pan powiedzieć 4400, żeby ich zablokować, ale chyba nikt nie podejrzewał, że Zieloni nie wykorzystają tego i nie zawalczą wabank. Tak jest. Dlaczego, panie Wojciechu, nie było wabank? Skoro się pomylili, pan Marek się pomylił. Ja myślałem, że to już była blokada. 4400 mieliście na koncie. A no właśnie, no trudno. On pulę zobaczył i mu się porypało. Po prostu źle policzyłem. Gdyby to była blokada, bym zamknął licytację. No właśnie. A ja wyraźnie liczyłem do trzech i czekałem na pana. Tak. Bo była szansa na zgarnięcie puli, a pan wyraźnie pokazał, że pan dalej nie chce licytować. Emocje. Błąd. Emocje, tak. Nie, tak jest. Proszę bardzo, szansa dla żółtych na pulę chyba. Albo pulę zobaczył zielony, albo jest głupi po prostu. Nie wiem. Jak nazywa się jedna z połówek podwojonego chromosomu? Tak mi się wydaje. Ale łba sobie za to nie obetnę. Co to znaczy? To znaczy, wiesz, to mi przychodzi do głowy, kiedy myślę. Jedna z połówek. Wiesz, żeby odpowiedź? Jak RBA? Zapytaj o podpowiedź. Zapytaj o podpowiedź. Zapytaj o podpowiedź. Panie Krzysztofie, żółci chcieliby kupić podpowiedź, to ile by kosztowała? 1400 przy tej kwocie. Ile w kuli dziewczyną na ety, ale przypomniało mi się, że żyjesz, jesteś streamerem, nie youtuberem i oglądam na żywo. Przecież ja cię no Melonik codziennie widzę, co jest? Panie Krzysztofie, 800. 1300. 1000 równy wynik zachowajmy. 1200 i sprzedam. 1100. To jest dupa. No i 1100. Panie, będziemy się targować z panem Krzysztofem. 1100. Proszę. Dziękujemy. Oto podpowiedź. Cztery warianty podpowiedzi. Jeden jest prawidłowy. Zobaczymy, czy była fan. Subchromosom. Chromokaria. Jest ta chromatyda, co widzę. Chromatyda. Subsom. Subsom. Subsom? Jakiś widz? Subsom? Był symbol wilenia. Subles. Nie, ta emoczka, subles. To chromatyda. Albo chromokaria. Subles. Wszystko jedno i drugie jest zamotane. Jest. Weźmy pierwszy lepszy subchromosom. Nie, nie, nie. Pod chromosom to nie może być częścią chromatyda. Ja bym... Słuchajcie, ja się czasu. Nie ma slotu. Na co stawiamy? Jest sens dodawać subles? Ręczę, bo nie ma tak. Nie będzie chromatyzować. Wyznaczam do odpowiedzi kolegę Grzegorza. Proszę bardzo. Więc jest to instynktowna odpowiedź. Jedyną słuszną wydaje mi się chromatyda. O, dobrze. Chyba, świetnie. Tak? Kurde. Oj, dźwięk. Teraz wysadziliśmy bardzo, co tam powiedziałem, ale jest mi dobrze. Panie Grzegorzu, niech pan dzisiaj wypełni kupon w Totolotka. Bardzo dobrze. 4400 zł trafia na konto żółtych i mają panowie teraz 10200, Zieloni 3700 zł. Zieloni mieli okazję, żeby wejść do finału. To tak pieprzyli, że mam okazję ich tylko obliczyć. Podpowiedź. Tragedia. Licytujemy podpowiedź tak jak pytanie, ona może się przydać w dalszej grze. Niech każdy pomyśli, za ile mu się opłaca kupić, a ja biorę po 200 zł od każdej drużyny i słucham panów. Zieloni 300. Rzuci 400. Rzuci 400. 400 po raz drugi, 400 po raz trzeci, sprzedaj. Nie było, a nie czekam na takie coś. Oczywiście wiedziałem, że Zieloni nie będą wysoko licytowali, bo szkoda im pieniędzy, muszą mieć coś na dalszą czekam. Grę. Wciąż chciałem dwa pytania do końca, losuję kolejną kategorię. Podpowiedź. Znowu licytujemy podpowiedź. Tak, chciał los. Biorę po 200 zł od każdej drużyny i słucham. Ta los. Zieloni 300. Zieloni 300. Rzuci 400. 400 po raz drugi. 500. Mam 500 od zielonych. 500 po raz drugi i 500 po raz trzeci. Sprzedam. Mogli kupić drugą. Ej! Jeżeli zieloni odpadną, to mogą to sprzedać mistrzom. Ja wczoraj gadałem, że mała szansa,
żeby mistrzowie kupili podpowiedź, bo rzadko się tak zdarza. I akurat, co to w dupę za boskie RNG? I pewnie tak będzie, bo oni już pewnie pytania nie kupią. Ale musimy... Panie Marku, zagadał się pan? Szczerze mówiąc, to dobrze się stało. Tak, Ejbino. Dlaczego? Chyba dobrze się stało, że się spóźniłem. Dlaczego? Przeciwnicy troszeczkę uszczuplili swój budżet w tej chwili. No ale mógł pan ich przecyt... Ty też za 400, wiesz, że tak... Licytować i tak by uszczuplili budżet, a pan miałby w finale dwie podpowiedzi. Mogło też tak być. Oni nie walczyliby wysoko, bo mają mało pieniędzy. Sądzę, że chcieli troszeczkę nas podciągnąć jednak. Panie Wojciechu, długo pan już nie walczył. Nie, to była ostatnia. On myśli, że to mu wraca. Pan, panie Marku? Mi się wydaje, że on myśli, że wraca mu te 400. Wciąż dwa pytania do końca tego etapu. Nie, mistrzom też mogą sprzedać, jak odpadną. Kategoria a raczej odpadną. Fizyka. Chyba, że skasują podpowiedź, nie? Rozpoczynamy licytację, biorę po 200 zł od każdej drużyny i słucham panów. Odnam przed streamem odcinki, żeby lepiej reagować, udajesz, że my nie wiemy. Zieloni 300. Ty udajesz, że ja wiem, że ty wiesz, że ja nie wiem. Zieloni 500. 500 po raz drugi, 500 po raz... Tragedia. Jeżeli teraz nie dożycie parę tysięcy, to jest to wielkie panie. No nie może doszło ci szumki, dupa. Odpowiadają zieloni. Zobaczcie, co wiadomo. Posłuchaj, poczekaj. Jaki jest sumaryczny ładunek dipola elektrycznego? Co to jest ładunek? Nie ładunek. Coś tu. Neutralny? Wiesz, że ja wiem, że ty wiesz, że roszu za 80 zł jesz? Dźwięk się pieprzy. Ostatnio jadłem zalewajkę za chyba 12 zł, ale taka pyszna z jajkiem. Zostaw mi na ostatnie pytanie podpowiedź. Mów. Ale w barach mlecznych to zawsze dość tanio. Jacek. Dobrze, to ja odpowiem. W takim razie wydaje nam się, tak, że to jest zero. Oszu, no. Zero, tak jest! Kalasem, chyba nie, ale nie wiem. Może kiedyś. A ja mam ostatnie pytanie przed rozpoczęciem finału. Właśnie nie wiem, czy kiełbasa była. To są te zalewajki bez, zalewajki zry, czyli barsz biały, skupę podhalańskie. Ulubiona kategoria wszystkich facetów, polskie seriale. Ale coś było chyba. Gramy? W tym momencie zieloni mają 3300 zł, żółci 9000, biorę po 200 zł od każdej drużyny. Dobra, ej, mi ty tylko byś kiełbasę brał. Po co? Boże, ci żółci są głupi w dupę, oni nie mają żadnych szans z mistrzami. Żadnych szans nie mają. Czego cię... Odpowiedź musimy teraz będzie, chyba że będzie takie łatwe, że poradzimy bez. A więc 3,5 tysiąca złotych to jest pula. Jeszcze pan Krzysztof dorzuci, ty to słyszysz? Pieprzeńce się zrespili w programie, nie wiedzą w czym biorą udział, jeszcze wygrali pierwszy etap. No to jest autyzm. I teraz, no, żółci mają ważną rozgrywkę, bo jeżeli odpowiedzą prawidłowo, wejdą do finału, mając 9200, to będzie dobra kwota. Jeżeli im się nie uda, będą mieli w finale bardzo mało, 5700 zł. Polskie seriale. Ej, mi co to mówisz? Robert, nie słuchaj, bo mnie rozprasza się kartkę pod mną. To jest już ostatnie pytanie, tak? No. Jeszcze, żeby źle odpowiedzieli. To co, moje dziewczynki, co? Do łóżeczka, co? No, jeszcze teraz tylko powiedzcie, kurde, dobranoc, Waldusiu. Kurde, dobranoc, Waldusiu. Co jest? Młody?
Jak brzmi imię i nazwisko aktorki, która gra Halinę Gibson? O kurde. Kipiel Sztuka, nazwisko. Jak? Jak? Kipiel Sztuka, tylko czy imię. Weź podpowiedź. Weźmy tą podpowiedź, to zawsze zakupiliśmy. Aha, no, ja faktycznie, ja oczywiście. Wiem. Panie Krzysztofie, skorzystamy z tej podpowiedzi, którą zakupiliśmy wcześniej. Proszę bardzo. Bo ona niedawno zmarła. Marzena tutaj. Trybała, Krystyna Feldman, Marzena Kipiel Sztuka, Hanna Bakuła. Wyznaczam Grzegorza do odpowiedzi. Czyli nazwisko tej pani nie budziło mojej wątpliwości, ale nie chciałem... Za 200 zł grają, zużyli podpowiedź, którą kupili za 400 i nie mają teraz w finale tej podpowiedzi i Ibisz będzie wciskał za 1,5 koła. Mistrzowie biznesu. Chciałem się pomylić w jej imieniu. I jest to pani Marzena Kipiel Sztuka. Na minus 200 wyszli pytanie. Jasne, że tak. Słuchawki nieważne. Słuchawki już jest po temacie, teraz możemy kawalerskie zrobić. Prawie. Tak więc kończymy pierwszy etap dzisiejszej awantury o kasę. Dobra, ty i co? Zieloni sprzedadzą podpowiedź. Zieloni kończą myślę. Grę, mając na koncie 3100 zł. Ty, chyba się będzie walka o podpowiedź, kto więcej da. Natomiast... Żółci przechylili szale zwycięstwa na swoją korzyść już w pierwszym pytaniu. I tak było do końca. Panowie mają dobry wynik. 9200 zł i z taką kwotą. Ej, co z podpowiedzią? Co? Ej, 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 ej! Zaraz zobaczymy. Po tym, okej? Okay? Rozgrywkę finałową zaczyna drużyna żółtych. Stan ich konta to 9200 zł. Tylko 1000 zł mniej niż mają mistrzowie. Tak więc to jest doskonała pozycja startowa. Witamy w finale. Nie zapomnę, przypomnę po odcinku. Losuję. Ej! Nie wykorzystali. Bo oni mieli pytanie o ładunek. A później tam przykupili. Literatura polska. Przedawniła się podpowiedź. Rozpoczynam licytację, biorę po 200 zł od każdej drużyny zapomniał, i słucham panu. Mistrzowie 300, mistrzowie 300. Tragedia, ty. 400 po raz drugi i taką okazję zmarnowali mistrzowie. Panie Dariusz, trzeci. Szkoda. To mistrzowie by mieli podpowiedź pewnie za 500. Żółci nie gardzą ani złotówką. Jeżeli dobrze odpowiedzą, różnica do mistrzów będzie wynosiła tylko 400 zł. Oto pytanie. Bohaterem której powieści Żeromskiego jest Rafał Olbromski? Olbromski, mówcie, chłopaki, bo nie jestem w stanie nawet tutaj się zeskoczyć. Pojęcie nie mam. To nie będzie miał coś na stream. A, ty masz, okej. To w ogóle Żeromskiego? Słuchaj, Żeromskiego. Żeromskiego. Jakie dziady w dupa? Wiecie, pojęcie jakieś jest w ogóle, czy ten temat przechodzi to do następnego pytania? Nie ma sensu. Trzeba by strzelić coś, nie? Nie. Oczywiście. Jasne, że trzeba strzelić. Strzelać. Nie mam czasu strzelać. Ludzie bezdomni, co po Żeromskiego może być? Syzyfowe prace, znane. To na pewno nie. Syzyfowe prace to na Eldenie dzisiaj. Bo to czytałeś. Nie może. Przecież ty tam ktoś jest? Ty wiesz, Olbromski. Szybkim się. A chyba by tam nie było. Co tam barykady robi z Olbromskim? Co tam jest? To na co stawiamy? Nie, ty ludzi bezdomnych w ogóle nie kojarzy. Witał, kurczyku. Powodzenia. Przed wiosnie. Przed wiosnie? Tam by ludzie bez domu. No to albo, albo. No szczerze, ja się nie podejmuję. Czas minął, tak, proszę odpowiedzieć. Było coś takiego, ludzie, ludzie bezdomni. No tak. Niestety będzie tutaj bezdomni ten. Strzał witam zupełny. Aby celny. Ludzie bezdomni czy przed wiosnie? No strzelaj. No. Ludzie bezdomni. Niestety nie. Tak myślałem. Popioły. Wyjdź, czytałeś to? Panie Marku, no przyzna pan, że przy... można było kupić podpowiedź i to łatwo w poprzednim etapie. Tutaj podpowiedź? Nie wiem, co to jest. Można było ją kupić w pierwszym etapie tanio. Tak, można było, ale tutaj byśmy nie wykorzystywali, bo... Szkoda byłoby, nie tak? Byłoby 700 w puli i tyle przechodzi do następnego pytania. Nie chcieli wykorzystać tu pula mała, ale w poprzednim pytaniu nie walczyli o 300 przeciwników, tylko 200 i wykorzystali podpowiedź. Pieprzone tempaki. Pięć pytań do końca finału. Tak, tak będzie się przykuwał.
bo... No i będzie pewnie ostra walka, bo najlepsi kucharze to podobno faceci. Sztuka kulinarna. Rzuciłeś 64? 1100 zł jest od razu, dlatego że wziąłem po 200 zł od każdej drużyny do puli tego pytania. 700 mieliśmy z poprzedniej puli, tak więc słucham panów. Mistrzowie 300. Mistrzowie 300. Rzuci 500. Rzuci 500. Jak trzeba nie skończyć? 500 po raz drugi i 500 po raz trzeci. Sprzedaż. To jest. Ale będą mieli panowie, chyba więcej, tak. Kucharzem żółtych. Kolega Robert. Pan Robert. Co jest pana specjalnością? O, faceci lepsi. A co pan lubi? Wszystko pan potrafi? Ale jakby nie, na odwrót powiedzieli, to samo. Ale też robi listyczny, czyli nie ma dobrej taki odpowiedzi. Skromny, robi świetną pizzę, sam jadłem. A ja nie. Skromny, bo skromne obiady robi. Ze skromnej pensji żyje. A wina pan lubi? Wina? A co tak. pan ma? Każdy wino jest równy, wina. Tak. Wina. Każdy jest równy. Wina. Czyja wina? Czyja wina? Wina Izraela. W sensie wina. Najlepsze wina są z Izraela, moje ulubione. Wina Izraela, no. Mozelskie. Z którego kraju pochodzą wina mozelskie? Niemiec. Czemu ty strzeliłeś od razu? Nie wyznaczyłem cię do odpowiedzi. No właśnie, jak tak można? No, poczekajmy, bo ty sobie myślisz głośno, tak? Głośno myślę, tak. Nie, no, wina mozelskie, widzowie. Lepiej nie wychodzi przed szereg, jak jest kapitan. Mówi, że nie ma. 100% Włochy, Rel? Może zawsze zdąży. Bardzo proszę, wyznaczam kolegę Roberta. Niemcy? No śmiało. Niemcy. Niemieckie. Chorąży może się mylić, ale nigdy się nie waha. Tym razem tak jest! Ładną potrawę zgotowałeś. Ładną potrawę zgotowałem. Mimo, że nie przed wspieram go. Już w tej chwili mam 200 tutaj złotych, żeby nie wiem. No i bardzo dobrze, 1500 zł trafia na konto drużyny. Szampany. Żółtych żółci mają 9800, a więc proszę, już 200 zł więcej niż mistrzowie. Mistrzowie są mało aktywni w tym finale, ale spokojnie, mamy jeszcze 4 pytania tak do końca gry, słabo. Tak więc... Zobaczymy, jak się potoczą losy rozgrywki finałowej. Proszę państwa, liczą na czarną spotkamy spisze. Się po reklamie. Zawię po prostu tak. Zanim wyjdzie nowa awantura, ja już będę na kiku, nie? Miał deala. I tam będziemy oglądać, bo tam bana nie dostanę, rel? Cieszymy się, że są państwo z nami z powrotem po reklamach. Przypomnę, że trwa bardzo mocny pojedynek między żółtymi a mistrzami. Stan konta żółtych to 9800 zł, mistrzowie mają 9600 i żółci przed przerwą reklamową. No, przegonili mistrzów, mimo że na początku mieli 1000 zł mniej. 4 pytania do końca finału. Na końcu, no nie, ale oni w poprzednim odcinku też tak grali. Oni nic nie wchodzili. Rozmaitości ze świata. Witam, inżynier. Próbujemy, może być. Rozpoczynam licytację, biorę po 200 zł od każdej drużyny. I jakie są panów propozycje? Słucham. Rzuci 300. Rzuci 300. 400. Co jest? 400 po raz drugi i... Jak odpuszczamy? Tylko jedyne 400 po raz trzeci. Jak oni grają, ty? Perfidnie. A więc, jeżeli teraz mistrzowie odpowiedzą prawidłowo, to na zero wyjdzie. To będą prowadzili w finale. Po trzech pytaniach chyba jest tak, jak było na początku, nie? Oto pytanie. Dobrze, to jest przewaga straszna. Musimy wyjdzie. Aha, muzyka z cyrku. Dobra, Madagaskar 2, rel? Czy 3? Ile było części? Mamon? Joker? Jak nazywa się postać z komedii Dell'Arte? Ja... Co? Ronald McDonald, bo to clown. To Arlek. To jest ty, Lager?
To będzie strzał. Tak. Strzał. Odpowiedź brzmi Arlekin. Niestety nie. To jest Kolumbina. Ja. Ale stupy pytanie, stupy kategoria, stupy jakaś sztuka, czy co to było. Gdyby pan powiedział Arlekinetta, to wtedy bym uznał. A to była Kolumbina. 700 zł przechodzi do puli następnego pytania. 3 pytania do końca finału. Nie wiem, o co tu chodziło. Na pierwsza muzyka w cyrku, czy masz wiedzieć, że byłeś Arlekinetta? Lies of Peace. O! Czarna skrzynia. A mistrzowie mają mniej. Z tego nie kupią. Tu jest w ogóle bardzo równo. Nie mów nie, bo tak od razu wiesz. Ale gram do końca, żeby ją wziąć? Tak. Mamy 300. Zawartość czarnej skrzyni jest wielką niewiadomą. Bywały tam pieniądze, bywały kluczyki do samochodów. Nawet 4 były w jednej skrzyni, kluczyki do samochodów. Bywały górki kiszone, złotówki, no. Nie wiemy, co jest w czarnej skrzyni. Ta zagadka wyjaśni się po finale. Biorę po 200 zł od każdej drużyny i słucham panów. Rzuci 300. Rzuci 300. Mistrzowie 400. Mistrzowie 400. Rzuci 500. 500. Mistrzowie 600. Rzuci 700. Zjednoczone Emiraty Francuskie prowadzą z Hiszpanią. Co dalej? Co dalej? Rzuci 900. Mam 900. Mistrzowie 1000. I 1000 po raz drugi. Rzuci 1100. Mam 1100. Mistrzowie 1200. Mam 1200. Idą dalej. 1300 już jest. Mistrzowie 1400. Mam 1400. 1500. Ej, żółci chyba odpuszczą. Tak śmierdzi, nie? Po raz drugi. 1700. Mam 1700. Chyba odpuszczą. 1800. Co dalej? Co dalej? 1800. Co jest, ty? 1800. Po raz. W sensie, bo tu raczej tak by do zera lecieli, no ale kurde, wygrali program, nie wiem. 1800. Ale oni strasznie nie ogarniają. Za czarną skrzynię, 3 pytania do końca. Mało, finału. Jak tam będzie 40 aut, to pytania będzie mieli od razu na początku 700 zł. Tak, Amy, no, 4 auta były. O, piękne, bo mistrzowie mieli taką mordę. Gramatyka i ortografia. Najgorsza kategoria. Zaraz po. Rozpoczynam licytację, biorę po 200 zł od ale każdej drużyny. Nie powinna istnieć. I słucham panów. Rzuci 300. Rzuci 300. 300. Po... 400. Mam 400. I co dalej? 500. 500. Mistrzowie 600. Jest 600. Mistrzowie grają, no way. Po raz drugi 600. Po raz. Rzuci 700. Jest 700. Odważny pomysł. Oto. Jest 800, mistrzowie zdesperowani, żeby kupić to pytanie. 800 po raz. Co oni takie psie stawki grają? Po raz. Rzuci 900. Jest 900. No. Jest 1000. Chyba za wszelką cenę chcą mieć mistrzowie odpowiedź na to pytanie. 1000 po raz. Drugi. 1000 po raz. 1100. 1100, proszę bardzo. 1200. Ale mistrzowie chyba chcą tą kategorię w końcu. Jest 1000 ile? Złom się wpieprzają żółci, nie? Jest 1400. Rzuci 1500. Mam 1,5. Co będzie dalej? 1600. Czy dadzą więcej żółci? O, jak żółci tu źle dadzą, nie kupią tego, to chyba koniec. Jest 1800 od mistrzów. Rzuci 2. Mam 2. Mam 2000. 2 po raz drugi. 2100, proszę bardzo. Giorgio mówił, duże stawki, mało kręcenia. 2300. 2400. No tak. A jaki dzień dziś? 2800 po raz więcej. 2900. Ty, Fabank, będziesz żółty? Jest 3000 i 300. Ale to już blisko tego, all in. 3200, 3300, 3400, 3500, 3600. Fabank? Mam 3700. O japie. Jest 3800. Fabank i są. Dobra, już. To już na pewno wygrali. Witam, ja Witsiema. Jeżeli mistrzowie odpowiedzą prawidłowo, będą mieli aż 11 900 zł. Dobrze. I prawie pewne zwycięstwo w finale. Jeżeli im się nie uda, odejdą z gry i będziemy mieli nowych mistrzów. Który wyraz w zdaniu
kot jest zwierzęciem domowym, to podmiot. To jest żart. Pod... jest, żart. Jest. Musi być jest. Z kosa tym. No. Tak? Jest, tak? Czekaj. Spokojnie, mam dużo czasu. Jaki to... kot? Jest. Jaki kot? Domowy? Na 100%. Spróbujemy odpowiedzieć na to pytanie. Odpowie mistrz Bartek. O. Chodzi tutaj o słowo, o wyraz kot. Tak jest! Dobra, RNG, ty uratowało mistrzów. Ewidentnie jest, ale dają im grać. Okay. 11 900 zł wędruje na konto drużyny mistrzów. To była dobra licytacja, dobra odpowiedź. RNG tak uratowało im dupa. Drużyny mistrzowskiej, żółci mają 4000, oni mają fajny ale system. Jeszcze najpierw dwa pytania do końca finału. Odpowiedź. Ty, w sumie? No. Każdy pisze, potem konsultują, które lepsze. No, dobre wymyślili. Kategoria ciekawostki. Ta już raczej koniec. RNG to chyba z tym twoim jest? Rozpoczynam licytację, biorę tak, po 200 złotych od każdej drużyny i słucham panu. Rzuci 300. Rzuci 300. 400 mistrzowie. 400 mistrzowie. Tak, właśnie Olek, ale nie wiem jak się to stało. Wytłumacz się. 600 mistrzowie. Polecimy z nią. 600 po raz drugi. Rzuci 700. Mam 700. 800. Jest 800. 800 po raz drugi. Mam 900. Będzie blok? 900 po raz drugi. Jest 1000. Ja. Musieli, byłby kablo żara, nie? 5000 zł. To jest pula tego pytania. Na takiej kategorii. No więc dobrze, jeszcze żółci mogą mieć szansę na zwycięstwo. Zobaczymy, przed nami jeszcze jedno pytanie. No i tak przegrali, ale... Ale na razie ciekawostki nas wykończą, czy... On nie dołoży 5k ponoć. Dobrze, no to będziemy mieć ciekawostkę. Jak nazywa się ten przedmiot? No, do czego to jest pokrywka? Co to w dupę jest? Izolator przy energii elektrycznej. Korek do dupy? Na przewody mówisz? Tak, izolator. Może być faktycznie. Tylko na to bym stawiał, z niczym mi się to nie kojarzy. To jest znicz. Składa się na te... Patrz, ktoś to położył. Znicz za 50 groszy, że cmentarza. Faktycznie, no bo przegrywka to jest pokrywka za proste. Albo nas to będzie kosztować 5 kawki. Mam on tego używa jako? To będzie troszczy kawałek szkła i troższa informacja. Ciekawostką było, że... To jest korek do dupy? No... Do gaszenia świec. Panie Krzysztofie, wyznaczam Grzegorza do odpowiedzi, żeby się na temat tej ciekawostki... Więc przyznam się, że próbowałem sobie wymyślić zastosowanie tego urządzenia i wchodzi mi do głowy tylko i wyłącznie użycie tego jako izolatora elektrycznego, czyli drucik tutaj, na słupku jakimś przesyłowym energii elektrycznej. Czy trafiłem? Jak się nazywa ten przedmiot? No, izolator. Tak jest! Pięć tysięcy złotych wędruje teraz na izolator żółtych i to jest właśnie kwota, którą mają teraz na koncie. Mistrzowie mają ponad dwa razy więcej, 10 900 złotych. Losuje ostatnią kategorię. Jedyny mądry w tym filmie? Tak, tylko że i tak przegrali. Chyba, że dołoży... Nie, no, nie musi dużo tak... Nie, musi, no. Czy tak to misja mogą wolać, w ogóle nie wchodzi. Ciekawostki. Kurczę. Znowu. Dalej. To dawaj, tak przegrałeś. Rozpoczynam licytację, biorę po 200 złotych od każdej drużyny. I słucham panów. Oj! Rzucisz 300. Koniec. Mistrzowie 400. Mistrzowie 400. A wydawało się, że chce. Widzieliście to, nie? Rzuci 500. Nie, no po co? Chyba mu na ucho powiedzieli. Nie, nie, cofaj to. Przecież w skrzynce jest auto, jak dołożysz, to za dużo wygrają. Jak dołożysz, to mamy szansę jeszcze coś powalczyć. Co? To było ostatnie pytanie. Tak, ale to ładna policytacja. Chłop myśli, że dołoży i bisz nadal. Ty to rozumiesz? Typowe XD. On po już pierwszej rundzie gadał, że możliwe, że dołoży. Słuchaj teraz. Czasami się tak zdarza.
A ile razy się tak zdarzyło? Weź to tam się poglądamy, co to jest. Pokażcie to. Jak to jest orzech? Jak nazywa się ten przedmiot? Trzecia to orzech. No dokładnie. Nie jest to trudne. Teraz to było widać po tym wyjęciu. Dokładnie. No kapitan, dawaj, trzeba na ostatek. Żółci odpowiadają. Jest to tak zwany dziadek do orzechów. Tak jest! Dziadek do orzechów. Tak, jakby dokładał po licytacji, to byłby to skam. Wtedy w ogóle nic by nie znaczyła ta gra. Chłop rozpieprzony łeb ma. Żółci kończą grę w naszym programie, mając na koncie 5400 zł. Naprawdę świetnie. Nie, no coś zarobili, okej. Ale to była doskonała gra, dziękuję bardzo. Tak, ja jestem do orzechów. Natomiast mistrzowie tylko dzisiaj jaka zarobili 10,5 tysiąca złotych. W sumie we wszystkich waszych programach 43 500 zł i szansa na kolejne pieniądze w następnych awanturach okazji. Na bycie tanki. Tak, tequila. No jeszcze ciorna. Zbieramy czarną skrzynię. Jesteście ciekawi, panowie? Bardzo. Tak, auto, proszę, auto, bardzo. Auto. Za ile ją kupiliście, auto. Pamiętacie? 1800. 1800 i zobaczmy, co kurde. Jest w środku. Koperta. Jak za? Złotóweczka. A w kopercie? Ciebie. Słusznie panowie myślą. Symboliczna złotówka. Na pamiątkę. Gazeta, chłopie. Dali za nią 2K. Wyjaśń po następnym. Jeżeli państwo chcą poawanturować się o kasę, nie, zapraszamy do programu. Wyślijcie SMS pod numer 7643 w treści wpisując imię i nazwisko. Pan Art? A, daj. A czekaj, permis. Fajna. Wysyłaj SMS-a. Słyszę strzek. Słyszę strzeki z rzeki, słyszę strzek. Słyszę strzeki z rzeki, słyszę strzek. Słyszę strzeki z rzeki, słyszę strzek. Słyszę skrzeki z rzeki, słyszę skrzek. Słyszę skrzeki, słyszę skrzeki z rzeki, słyszę skrzek. Słyszę skrzeki, słyszę